Z dzienników telewizyjnych i radiowych dowiadujemy się o głodnych dzieciach w Afryce, Indiach, Ameryce Południowej, a także wędrujących za chlebem do innych krajów. W Polsce także spotykamy głodne dzieci. Kiedy Mojżesz wędruje ze swoim narodem z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, Pan Bóg głodnych Żydów. Karmi na pustyni manną, mięsem przepiórek oraz dostarcza im wody. Pan Jezus także spotyka głodnych ludzi. Przerywa swoją naukę, kiedy na pustyni kilka godzin ludzie słuchają jego kateches. Daje im do jedzenia chleb i ryby. Jezus troszczy się także o jedzenie dla apostołów. Brat Albert. Naśladując Pana Jezusa rezygnuje z kariery artysty, by w Krakowie zamieszkać z głodnymi ludźmi i troszczyć się o ich utrzymanie. Bogozawiony Piotr Frasati odwiedza głodnych po domach, by dawać im pieniądze na utrzymanie. Tymi zachowaniami zachęca nas Pan Jezus abyśmy umieli dzielić się pokarmem z głodnymi kolegami i koleżankami spotykamy ich w szkole i na podwórku przy naszych domach dobrze będzie przekazywać część zaoszczędzonych pieniędzy na konto ludzi głodnych lub wkładać je do puszek w kościele przy figurze świętego antoniego módlmy się panie Jezu Chcę dzielić się jedzeniem i pieniędzmi z głodnymi, by być podobnym do Ciebie.